Dobry Państwu, witam Państwa na pierwszej konferencji zasobów roku grupy wschodzących Gruntem Boxing Team. Witam media lokalne, witam Pana Mariusza Serafima z Warszawy, z Boxer.org, który nas tutaj przyjął wspierać. Witam naszego prezydenta do tytułu Federacji WBO, Aleksa Kuziemskiego. No i witam moich zawodników, witam Panią prezes Profesjonalnego Klubu Bokserskiego, która po mnie została prezesem, moją małżonkę, Drogę Sygnawską. Niestety w tym roku wyszły takie struktury, że ludzie z boksu zawodowego nie mogą łączyć funkcji z boksem amatorskim, także ja zostałem w boksie zawodowym, już nie jestem prezesem Bioskiego Klubu Bokserskiego, została nią moja małżonka, która ma tam dużo fajnych ludzi, którzy wspierają podlaski boks. Na samym wstępie chciałem podziękować miastu Białystok, które nas już któryś rok z kolei, to już będzie siódmy rok, docenia. W tym roku także będziemy mieli miastę, przepraszam nazwę, Wschodzący Białystok Boxing Team. Myślę, że to będzie marka coraz bardziej znana w Polsce i w Europie, za oceanem, bo też Robert walczył i moi zawodnicy tam występują na galach w Kanadzie. Myślę, że to jest fajne, że miasto nas widzi, docenia naszą pracę. Chciałem z tego tytułu podziękować panu prezydentowi Tadeuszowi Ruskowo-Skolowskiemu, no i dla biura promocji miasta. Rozpoczęliśmy już ten rok pierwszą galą w Toruniu, walczył Krzysztof Rogowski. Przegrał nieznacznie po bardzo równej walce z profesorem Gudelem, choć do końca byłem za tym, że Krzysiek tej walki nie przegrał, ale to już przeszłość. Nasza grupa liczy 25 zawodników. Mamy w tej chwili 5 Polaków, 19 Białorusinów i 1 Ukraińca. Myślę, że ci zawodnicy za wschodniej granicy, no wiadomo, oni są potrzebni, są tam lepsi, gorsi, słabsi, zawsze nam są przydatni, nie tylko na sparingach i w pojedynkach, aby obudować rekord naszym zawodnikom. Ja myślę, że tutaj ten rok będzie taki dla nas przełomowy, może nam się uda pozyskać wreszcie stację telewizyjną, która będzie nas wspierać. Mam nadzieję, że może do tego dojdzie. Jestem w trakcie rozmów z zawodnikami, z Piotrem Budyckim, który walczył w ulicy WSB. To fajny chłopak. Myślę, że uda się nam go pozyskać do teamu. Rozmawiam z mocnym Rosjaninem Shadil Mamadajew. Mieszka w Sankt Petersburgu. Myślę, że to będzie dla grupy mocne wzmocnienie. 19 walk wygrał, 2 przegrał. Ja tak myślę, że on tutaj w Polsce może zrobić dużą furorę. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To jest leworęczny zawodnik. Ja tak patrzę, że tutaj ten poziom naszych zawodników nieraz nie jest taki, jaki byśmy chcieli. Nie jestem za walkami polsko-polskimi, już to dawno mówiłem. Ja myślę, że takie walki polsko-polskie moglibyśmy rozgrywać sobie gdzieś już na takim szczeblu walki, walczyć po poważny tytuł. A tutaj się wybierze na zajem, to nie ma sensu. Zawsze ja tak mówiłem, no i będę o tym mówiłem. Myślę, że jest łatwiej wziąć Polaka na walkę polsko-polską, ale wolałbym, żeby nasi zawodnicy w całej Polsce walczyli z zawodnikami zagranicy, podnosili swój poziom, a pojedynka, bo jakieś ważne tytuły mogli zawalczyć między sobą. Ja wolę, jak mój zawodnik gdzieś jest tam w rankingach wyżej, później spotka się z naszym drugim Polakiem, który też jest mocno i wysoko w rankingach.
Tutaj mamy, tak jak mówiłem już, pierwszą galę w Hull w Wielkiej Brytanii 14 marca na ten podczas gali Polsat Boxing Night wystąpi Oczawazy Kacygów. Każdy wie, kto to jest, mistrz Europy, olimpijczyk za ten z Pekinu. Ja myślę, że jak na niego mówią, no Bieslan tutaj wreszcie się zmobilizuje i da dobry popis boksu, no pokaże na co go stać, będzie walczył z Damianem Brzezińskim. Ja myślę, że mógłby tą walkę wygrać, jeżeli dobrze się przygotuje. Następnie 21 marca w Gronicy powrót na ring będzie miał Robert Szańc, być bliski. Rywala jeszcze nie mamy, jesteśmy w trakcie rozmów. Będzie to pojedynek sześciorundowy podczas gali Andrzeja Dmitruka. Też podczas tej imprezy wystąpi Tomek Mazur, spotka się z Andrzejem Gramyko z Białorusi. Walka będzie zakontraktowana na 4 rundy. Następnie mamy w kwietniu prezentację w Galerii Alfa, trening medialnych zawodników, gdzie serdecznie zapraszam naszych białostockich odbiców. Będzie dużo atrakcji, no i niespodzianek dla kibiców. Mamy następnie imprezę w Gołębiewież Średnim, to jest 25 kwietnia na Wybrzeżu. Tam zapewne będą walczyli nasi zawodnicy za wschodniej granicy. W tym roku, na koniec ten czerwca, 26, planujemy imprezę Atlanta Exclusive Boxing Night, żeby stare. Zawsze te gale w Atlancie no, były fajne, no, cieszyły się fajnym pomysłem moim. Impreza dla kibiców, dla sponsorów, przy stolikach to taka impreza, ten dzień czynna, gdzie chcielibyśmy tam honorować naszych darczyńców, którzy nas wspierają. I to będzie taka nasza pierwsza impreza grupy. Ja myślę, że jeszcze jest szansa na galę w Sokółce, ale to jeszcze decyzja ten pana marszałka Baszki. Wszystko w jego rękach, jeżeli impreza się odbędzie, to byłoby fajnie. Następnie planujemy, jestem już po rozmowach, to będzie impreza lipiec, sierpień w Augustowie nad jeziorem w Amfi Teatrze. Fajny pomysł, jak nam się uda, to będę z tego bardzo, bardzo zadowolony. A poznałem już nowego pana burmistrza Augustowa, był sportowiec, cały czas jest ze sportem. Myślę, że nam się uda dojść do porozumienia. Kilka lat już walczę, aby tam się odbywały te nasze imprezy w Augustowie. Nawet mocem zostałem dla pana byłego burmistrza, ale nic z tego nie wyszło. Miała być gala na platformie Klementyna, ale nie wyszło, no niestety. No i we wrześniu planujemy galę Psujący Gustek Boxing Night. To będzie impreza z Polsatem Sport. To będzie gala na lodowisku Bosir w walce głównej. To być może po walce Robert Szajsz-Pierzmiński, opas międzynarodowego mistrza Rzeczpospolitej Polskiej wagi średniej. Tu mamy w planach rywala, z którym Robert miał walczyć w tamtym roku. To jest Francuz, Francis Fofo. No bądź będzie tutaj, tak już wcześniej rozmawiałem z panem Mariuszem Serafinem, to mówiłem na łamach bokserów, że tu będzie dla naszych odbiców fajna niespodzianka. Jeżeli nam się uda pozyskać zawodnika, nie będę mówił nazwiska, to będą kibice podlascy bardzo zadowoleni, że ten zawodnik walczy na naszej gali. Ja myślę, że tutaj w ten podczas roku będzie jeszcze dużo innych imprez, ponieważ nasza konkurencja, czyli Swedish Knockout Promotion, Babylon Promotion korzysta z naszych zawodników, także mamy tam współpracę niezłą. Myślę, że nasi
nasi zawodnicy też będą występowali na galach Andrzeja Mitruka, gdzie nam się bardzo fajnie współpracuje. Jest nowa grupa Tymek z Boxing Mariusza Grabowskiego. Tutaj miał walczyć już na tej pierwszej gali w Lublinie 14 marca. Władimir Lec, ale nie będzie walczył, bo jego rywal Tomasz Duszak, kolega z drużyny z PKB Poznań, no nie może wyleczyć kontuzji, ale ja myślę, że wcześniej czy później do tej walki dojdzie i to będzie fajna walka. Choć tak się obawiam do końca, że chyba boją się Włodka Letra, bo to już nie jest ten Włodek sprzed roku, z który było tyły ociężały, tylko Włodek już zrobił no, duże postępy i będzie niebezpieczny dla najlepszych w Europie. Także plany mamy wielkie na ten rok. Chciałem dodać, że jeszcze tutaj naszym nowym sponsorem jest sieć sklepów Kozen. Myślę, że to jest fajna sprawa, że mamy nowych partnerów. Oprócz miasta mamy poparcie wśród przedsiębiorców. Zawsze trzeba wspierać to, co polskie. To są polskie sklepy Kozen, czyli też mamy tam fajne produkty. Najważniejsze, że są nasze.